Szanowni Państwo, końcówka roku akademickiego to wyjątkowo pracowity okres dla nas wszystkich. Podobnie jak i Państwo, mam nadzieję, wierzę, że to był ostatni rok akademicki, w którym epidemia do tego stopnia wpłynęła na naszą pracę, na nasze codzienne życie. Tak jak i Państwo, wierzę, liczę, że wrócimy do normalności, do częstych, bezpośrednich spotkań. I dlatego już dzisiaj chciałbym zaprosić wszystkich kierowników jednostek wydziałowych na spotkania, które zorganizujemy z każdym z wydziałów pod koniec września, z kierownikami jednostek wydziałowych pod koniec września. Dokładnie o terminach zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie, ale chciałbym Państwu powiedzieć, że szczególnie liczę na te spotkania. Chciałbym, żeby stały się one stałym elementem naszego akademickiego kalendarza, począwszy właśnie od tego września. To niezwykle ważne, bo spotkania dadzą możliwość wymiany informacji, wsłuchania się w tym, jakie są Państwa oczekiwania, ocena, pomysły, to, co jest tak i to, co jest nie tak. Bardzo Państwa proszę, żebyście Państwo przyszli, zapraszam, informacje zostaną podane. Proszę Państwa, odpowiedni przepływ informacji jest absolutnie kluczowy dla nas wszystkich i liczę, że powstanie łączącego kompetencje działu marketingu i komunikacji nowej struktury usprawni nasze działania w tym obszarze, dlatego restrukturyzujemy ten obszar właśnie. Proszę Państwa, najbliższe dni przyniosą nowe rozwiązania w obszarze zarządzania uczelnią i szpitalem. To jest bardzo istotne. Komisja konkursowa decydująca o wyborze dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zakończyła pracę i powołałem na stanowisko dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, pana doktora Jakuba Berezowskiego. Przed dyrektorem Berezowskim stoją wyzwania, ale stoją też olbrzymie możliwości, stoją śmiałe projekty, które w strategii Uniwersytetu i Uniwersyteckiego Szpitala zapisaliśmy. Wierzę w to, że to jest nowy etap współpracy pomiędzy uczelnią i szpitalem, etap sprawnego rozwiązywania problemów, z którymi się niestety borykamy od dłuższego czasu. Nowy dyrektor będzie potrzebował wsparcia od nas wszystkich i o to wsparcie bardzo Państwa proszę. Ale tego wsparcia będzie potrzebował od prorektora do spraw klinicznych w szczególności. I tutaj niestety mam smutną informację, osobista sytuacja pana profesora Szymona Dragana zmusiła pana profesora do złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji. Nie miałem innej możliwości niż tą rezygnację przyjąć. Szymku, bardzo, bardzo dziękuję Ci za ten czas, za tą wspólną pracę na rzecz uczelni, szpitala, to wsparcie, które zawsze od Ciebie dostawałem. Dziękuję Ci za te ostatnie lata. Trzymam kciuki, wiem, że wszystko pójdzie po Twojej myśli. Proszę Państwa, funkcję prorektora do spraw klinicznych powierzyłem panu profesorowi Dariuszowi Janczakowi. Kompetencje pana profesora mówią same za siebie. I chciałem Ci tutaj teraz, Darku, podziękować za to, że się zgodziłeś wesprzeć nas w tych działaniach pomimo swoich rozlicznych obowiązków klinicznych, uniwersyteckich, naukowych. Wierzę, że to będzie wspaniały okres współpracy pomiędzy nami. Rozwiniemy Uniwersytet, Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Jeszcze raz, Darku, dziękuję Ci za to, że się zgodziłeś. Szanowni Państwo, przejście dyrektora Jakuba Berezowskiego do szpitala powoduje konieczność zmiany na stanowisku dyrektora generalnego. Chciałbym Państwu przekazać informację, że do pełnienia tej funkcji powołam w najbliższym czasie panią dyrektor Dominikę Szachniewicz. Długo rozmawiałem z panią mecenas o sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się i oboje jesteśmy zgodni, że kluczowe dla nas wszystkich, dla administracji uniwersytetu, ale dla nas wszystkich, również pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, jest, aby zmiana na stanowisku dyrektora generalnego jak najmniej odbiła się na działaniu administracji właśnie. Ta struktura ulegnie drobnej korekcie, ale tak, aby w jak najmniejszym stopniu odczuli to wszyscy pracownicy administracji i pracownicy uniwersytetu, a o wszystkich planowanych zmianach oczywiście będę Państwa szczegółowo informował. Proszę Państwa, nie będę Państwu dzisiaj, choć już początek czerwca, życzył udanego wypoczynku, bo chciałbym się przed wakacjami z Państwem jeszcze raz spotkać. Po to, żeby
powiedzieć Państwu o kluczowych projektach, które będziemy w najbliższym czasie realizować, o kategoryzacji, bo pod koniec czerwca, na początku lipca będziemy mieli wyniki ewaluacji, o tym, jak wygląda aplikacja, o projekt pediatrii, o nowe projekty w związku z oczekiwaniami na pozyskanie dużych funduszy rządowych. Chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jakie mamy plany, jakie starania podejmujemy, co planujemy, co się wydarzy. I proszę Państwa, na końcu, tak jak zawsze, chcę powiedzieć, uważajcie na siebie, dbajcie o siebie. Czas epidemii oficjalnie minął, ale ja COVID-a doświadczyłem na sobie. Nie czuję się jeszcze wcale dobrze, choć to już ponad 10 dni. Uważajcie Państwo na siebie. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję.